Dzień dobry, witam Was, kochani. Na ostatnim locie tego sezonu w sobotę, czyli znowu mamy lot przełożony. Jutro faktycznie pogoda fatalna, chociaż powiem Wam, że dzisiaj no niestety też się zrobiło brzydko. Dziś tam przy granicy dużo, dużo deszczu, jakieś burze też nawet pokazują się, więc no nie wiem, jak to wyjdzie. U nas, no tak jak widać, też to niebo takie zaciągnięte, nieciekawe. Delikatnie jakby deszcz kropi co chwileczkę. Nie wiem, mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Lecimy dzisiaj 500. Ostatnią 540. Zakoszowaliśmy 36 gołębi. Słuchajcie, troszeczkę rocznych zostało w domu. No ponieważ tam jeszcze po tym maratonie coś tam nam dochodziło, więc te już sobie odpoczywają. Nie było sensu, żeby je tutaj pakować na ten lot. I cóż, wypuszczone gołębie o 7 rano. I jeśli chodzi o moje odczucia, to moi drodzy, w związku z tym, że to zawsze ci, którzy oglądają te filmy od lat, wiedzą, że ten ostatni lot to jest zawsze taki lot urodzinowy dla mnie, bo przedwczoraj miałam urodziny. Dzisiaj będziemy trochę świętować w związku z tym. No i życzyłabym sobie, żeby te moje gołębie zrobiły mi jakąś ładną niespodziankę na koniec, tak? Żeby nie było przede wszystkim jakiejś wtopy, tak? Nie, mówiąc już tak zupełnie poważnie, troszeczkę ta pogoda mnie niepokoi. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak to gdzieś tam na tych radarach wygląda i że jednak te gołębie poradzą sobie fajnie i że coś fajnego tutaj nam dzisiaj na ten koniec pokażą. Także czekamy, moi drodzy. Obstawiamy, że gdzieś, kurczę, nie wiem, Krzysiek mówi, że może około 13:00. Mi się wydaje, że przy tych warunkach pogodowych, zwłaszcza jeśli one gdzieś tam może troszeczkę będą omijać te deszcze, to chyba gdzieś koło 14:00 szybciej raczej nie. A i o wietrze Wam od razu powiem. Na pewno wiatr nie pomaga im dzisiaj, słuchajcie. I jest taki, ogólnie to też się kręci po trasie strasznie do morza. Później gdzieś troszeczkę od morza, no będzie tak nimi, słuchajcie, będzie nimi troszeczkę rzucać, więc nie jest na pewno wspomagający, tak, nie mają w ogon, zobaczymy. O, słuchajcie, troszeczkę słoneczka jakby się przebija momentami, nie, no nie będzie tragedii, myślę, że będzie fajny lot, a przynajmniej tego bym sobie życzyła na koniec sezonu. Także, moi drodzy, może coś tam dzisiaj podsumujemy, no zobaczymy zresztą, jak wyjdzie z czasem, zobaczymy, o której będą gołębie. Słuchajcie, mała awaria była, statyw mi się tutaj bujnął, wiatr zawiał, czyli tak jak mówiłam, jeśli mi się uda, to może jakieś podsumowanie dzisiaj, dosłownie chociaż parę słówek, jeśli nie, to jutro mamy jeszcze niedzielę, więc może jutro coś podsumuję, zobaczymy jak to się wszystko u nas tutaj ułoży, moi drodzy, także cóż, do zobaczenia, do usłyszenia później. Dobra, jest pierwszy gołąb. No zaraz zobaczymy. Ten 27. 927, tak? Kurde, ale długo schodzi. Okej, jest drugi. Ale ja... Aha, dobra, jest tutaj. No słuchajcie, kropi, jest pochmurno, nic nie widać na tym niebie. 45-79, samica, wydaje mi się. Tak. Z 19 roku. Dobra, schodzą dwa. Ale... Zero dwa, a 0,2 nie poszła, tylko 55 poszła, nie? 55 na pewno. Tak, a 0,2 nie poszło. No, to tak zawsze jest. Zawsze tak jest, że Krzychu coś tam miesza w tych typach.
Dobra, czyli są cztery. Ale cztery są do tego, nie? Na pewno na 100%, bo ja patrzyłam na listę. Jest 55. Dobra, piąte schodzi. Ale czwórka i tak jest ładnie. Bo cztery idą do oddziału teraz. Więc seria, wszystkie z 50 były. Bardzo fajnie, teraz samiec usiadł. Dwulatek. Okej. Okay. Słuchajcie, był rozrzut ogólnie na początku. Ten pierwszy samiec, takie spore wyprzedzenie, później samica. Chwila przerwy, dwa, teraz ten kolejny, piąty. Jest. Aha, 39 usiadł pierwszy, a teraz jest, słuchajcie, za 7. Dobra, i teraz siada coś. Ja tego nie widzę. Uroczny. Oj. Właśnie nie słyszałam. Pierwszy rocznik. Okej, szwagier mówi, że dwa widzi. A są faktycznie, zobaczcie. Ale niebo jest paskudne. Gdzieś przy tym, no, przy granicy tam wcześniej, słuchajcie, jakieś burze pokazywało. No, nieciekawa ta pogoda. I to tak pojedynczo, pojedynczo. Dobra, i są dwa kolejne. Czyli będzie 10. Ale jest, słuchajcie, no minęło już z 20 minut od pierwszego. Dobra. No, cztery do oddziału, piątka do rejonu, bo oczywiście rejon dzisiaj. Fajnie, fajnie usiadły. Jest kolejny. Roczna. Roczna samiczka. Czyli jest 11 gołębi. A Krzysiek rozmawia z kolegą. Mówi, że ma dwa gołębie. Wydaje mi się, że one są ok. A że będą dobrze. Jeśli chodzi o czas przylotu. Dobra, i znowu jeden gdzieś tu z góry. I to jest ta typowana teraz, tak? Ta 930. Nie, to jest ta typowana. No, żeby była. Ta 930 poszła zamiast 02 do typów. Taki numer, słuchajcie. O. Tu jakiś przelot.
Dwa idą. 39,51 zamknięty. 39,51, no nie ma tragedii. Jest od tyłu zupełnie. Dwulatek. No dobra, trochę się ich zebrało już. Czekamy jeszcze na jednego i idziemy zobaczyć na zegar. O, jest. Ale od tyłu, słuchajcie, ten poprzedni od tyłu i ten też od tyłu. O, roczny samczyk. 265 defałek. Dobra. To idziemy zobaczyć. To co, zerkamy. Zerkamy, no proszę. Moja gwiazda 02. Tak pięknie przyszła. A jej Krzysiek nie docenił po prostu. Nie, no zamienił po prostu gołębie. I on ma często właśnie takie akcje. Że robi jakieś podmiany w ostatnim momencie, jeśli chodzi o typy. I właśnie takie są efekty, moi drodzy. Ale dobra już. Mniejsza z tym, czyli co, czekajcie, dobra, tak jak mówiłam, o, jest ten 265, który usiadł przed chwilą. I teraz sobie zerkniemy. Niezłe, widzicie co, tu jest, ja pierdzielę, ja kompletnie nie widzę, co tu się dzieje. Dobra, jest tak, czyli co, 9-1 ten widzicie, jako pierwszy. Ładnie. Ta samiczka z 19 roku. 0, kurczę, trzeci gołąb mi tutaj było. 55 jest. Kurde, to czekajcie, ja pomyliłam. O, 642, nasz maratończyk przyszedł teraz. Ja pomyliłam samca z tą 55, a ta 55 usiadła. Ja pierdzielę, to fajnie. Dobra, czekajcie, bo nie mogę tu siedzieć na tym zegarze. Dobra, czyli ten 9-1, no to petarda. Samica, ta 55 siada jako trzecia, elegancko. Ja myślałam, że to był samiec jakiś i później siadła ta 0-2, no szkoda. A 9-1 w typach, 5-5 w typach i ta by była 0-2. Jako czwarta. Trudno. Ok, i tu jest samiec. Zamyka nam piątkę. Dobra, moi drodzy, zobaczymy jak to wyjdzie. No, na listach, ale lot nie jest jakiś łatwy. Na pewno gołębie gdzieś tam omijały te burze, te deszcze. Wiatr też taki kręcący się ogólnie. Gdzieś tam spychał je do morza, a później zmiana zupełnie w drugą stronę. Także no na pewno ten wiatr im dzisiaj nie pomaga, nie? To tak można podsumować, moi drodzy. Okej, ale kurde, ta 55 mnie zaskoczyła. Ja jakoś myślałam, że to jest w ogóle zupełnie inny gołąb. A ona jednak jest. No to fajnie, dobra. Pójdziemy patrzeć dalej. Weź Kaziu, zobacz na zegar, ile jest.
No to ładnie. Jeszcze 12 głębi. A słuchajcie, jest 50 minut od przylotu pierwszego. O, zobaczcie, na jaki piękny kwiat. No i moi drodzy, standardowo już godzina, już no 15, po 15 mamy tutaj jeszcze gości. Także będę kończyć relację, bo tak jak widać 28 gołębi, czyli brakuje nam tylko 8 na ten moment. I kochani, cóż, jakieś podsumowanie. Nie wiem, czy dzisiaj polocie jeszcze po zegarach, może jeśli nie, to może po prostu już jakiś osobny filmik, coś Wam poopowiadam, jak to tam wygląda na liście po ostatnim locie, ale no dobra, zobaczę po prostu, tak jak mi się uda, słuchajcie, bo mówię, w związku z tym, że dzisiaj jest sobota, może jutro w niedzielę coś nakręcę, kurczę, nie wiem, ale powiem Wam jeszcze raz, zobaczcie tą czołówkę, 9-1 ten samiec, no to on po prostu rewelacyjny jest. Dzisiaj zrobił 11 konkurs, moi drodzy, no fantastyczny ten gołąb, najlepszy nasz samiec na ten moment, no ta 55, słuchajcie, no to już opowiadałam, nie będę znowu opowiadać, ale oczywiście no po 7202 Darka Marciszewskiego. Świetna samica. I zobaczcie, dzisiaj ja się zawiesiłam na tej 02, jak ją zobaczyłam. I jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się, że to samiec siada, właśnie dwulatek taki pstry, podobny jest do niej, a to ona usiadła i 02, kurczę, której Krzysiek niestety nie dał wtypy, w ostatnim momencie ją zamienił, no nie wiem, a flagowy nasz gołąb, słuchajcie, na długie loty, moja tutaj, kurde, gwiazda gołębnika, no ale cóż, no ale też oczywiście po samcu Darka Marciszewskiego, po tym, którego mamy w rozpłodzie, to też Wam już opowiadałam. No i dobra, i tutaj mamy też dwulatka samca. Także rozłożyły się siły, słuchajcie, trochę samców, trochę samic, jeśli chodzi o tą pierwszą serię, czwórka do oddziału, piątka do rejonu. Zobaczymy, jak to tam na listach będzie. Wygląda to ładnie, na ten moment Wam powiem, z tego, co tam się orientowaliśmy, ale wiadomo, jest jeszcze tutaj cały rejon, więc poczekamy, moi drodzy, na listy. No i co? Moja gwiazda. No, cieszy mnie ten gołąb, nawet jeśli w tym roku nie zrobiła jakiegoś jeszcze takiego, słuchajcie, mega wyniku, no to niewątpliwie no jest to gołąb, który robi te szpicowe konkursy, który gdzieś w tej czołówce siada, tak jak widzieliście w zeszłym roku jako roczna, teraz jako dwulatka, więc myślę, że w przyszłym roku, słuchajcie, może być z niej naprawdę mega, mega pociecha. Cieszę się, że zrobiła znowu kilka fajnych konkursów w tym roku, że ogólnie no, zaliczyła, słuchajcie, cały ten sezon i no i że jest w gołębniku. Aha, kurczę, ja się tu zawiesiłam, a pustą celę Wam pokazuję. Także co, tak jak mówiłam, może coś jeszcze dokręcę do tego filmu, jeśli Wam nie dokręcę do tego filmu, to po prostu już jakiś osobny film z takim małym podsumowaniem dla Was, moi drodzy, sezonu gołębi dorosłych, rok 2024. Pozdrawiam Was serdecznie, dobry lot.